Dzień dobry widzowie, witamy was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj jest ze mną gość specjalny Szczypson. Siemano. I moi drodzy, dzisiaj gramy w odpowiadania na wasze pytania, które mogliście zadawać na naszych Instagramach, które są oczywiście w opisie, więc wbijajcie tam, bo jak widzicie, mieliście okazję, żeby wasze pytanie pojawiło się na odcinku. W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, karą na nieodpowiedzenie na jakieś pytanie będzie wpadnięcie do tego basenu. I moi drodzy, jeżeli ktoś nie odpowie na pytanie, bądź nie będzie chciał na nie odpowiedzieć, a myślę, że będzie kilka takich, no to musi wskoczyć do basenu, to jest kara, a woda ma jakieś minus 20 stopni, bo jest, nie wiem, chyba z Antarktydy przywieziona. Jest strasznie zimna, jestem pewien, że będziemy chodzić, jak do niej wskoczymy. Możesz zadać jako pierwszy mi pytanie. Dobra. Proszę bardzo. Ale ja nie mam ich wybranych. No, ja też do ciebie nie mam, więc dobra, czyli pierwsze pytanie. Na spokojnie, będziemy lecieć po kolei, widzowie, nie ma co się śpieszyć. Jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. Oby nie. Więc zacznijmy. Zobaczymy, jak się to rozwinie, jeżeli zacznę od takiego pytania. A więc pierwsze pytanie, ile zarobiłeś z najnowszego odcinka na kanale głównym? Kurde, dobra, więc najnowszym odcinkiem, jaki w chwili obecnej jest opublikowany, nie zarobiłem jeszcze nic, bo rozliczenie jest dopiero jutro. Więc jeszcze nic nie, mogę podać dane z odcinka z złamania się do konta Roberta Lewandowskiego. Więc to jest gruba ryba, bo on dobrze poszedł. Ile? $72 za ten odcinek pykło, ale musicie wiedzieć, że to były topowe wyświetlenia w sumie, nie, na ten kanał, więc to jest... Normalnie, mamy po 2 zł dziennie i nie no, jakieś 10 zł dziennie, więc no to akurat jest fakt. Dobrze, więc ja w takim razie tutaj odbiję piłeczkę, jak już tutaj dajesz takie pytania na pieniążki. A zapytaj o to, ile zarobione na najnowszym odcinku, jak mi teraz tak świetnie idzie. Ile miałeś dziewczyn? Standardowe. No, takie... Nie liczymy takich podstawówkowych. Nie, poważnie. To jedno. Jedno. Tak. Jedno, okej. Okay. To jest prawidłowa chyba odpowiedź, nie wiem. Ale wybrnął. Myślałem, że będzie robił skok. Nie, no, luźno, co tam? Twoje pytanie. Dobra, moje pytanie, uwaga. A już miałem nadzieję, że będziesz w basenie, no. Kurde, niedobrze. Blondynki czy brunetki? O, zobaczymy, czy kategoryzujesz? Moim gustom bardziej odpowiadają blondynki. Blondynki są bardziej w moim guście, ale jak jest urodziwa brunetka, to też może być. Aczkolwiek raczej blondynki. Dobrze. Czy okłamałeś kiedyś widzów? Teraz. W jakim sensie? I teraz. Boże, żeby raz. Dzisiaj? Dzisiaj? No, w takim sensie, że mówiłeś coś, co było w sensie, a może zaokrągnijmy to do czegoś, że coś obiecywałeś i tego nie zrobiłeś. Tu była taka sytuacja, no, było. Tak? No, u mnie też i to kilka razy. Ale nie, bo czasami jest to takie rzeczy, znaczy, już a propos kłamstwa tak ogólnie, czasami są takie rzeczy, że trzeba coś powiedzieć, bo byłoby po prostu nie okej, gdybyście o tym wiedzieli, no. Tyle. No, no. Czasami trzeba, w tym przypadku niewiedza nie jest niczym złym. Tak. Po prostu naturalną rzeczą i jeżeli myślicie, że wiecie wszystko na temat twórców, to nie, tak łatwo. Dobra, lećmy dalej. Czy się kiedyś upiłeś? Ja ogólnie nie spożywam alkoholu. Aha, okej, no to już tam kurde nurkuj. Nie, no pewnie, że się, ale ja wiecie, jak ja mam 20 lat, to jest raczej chyba odpowiedź oczywista, że tak, aczkolwiek nie często mi się to zdarza. Akurat mi to bardzo, w sumie w ogóle, żeby się tak upić na przykład jak sami wiemy kto, nie? No to akurat wie, to nie, dobra. Pytanie do ciebie. Czy Szczypson ma zamiar nagrywać więcej filmów w ogrodzie? Jasne, że tak. Ale proste pytanko. Takie tam na rozluźnienie pytanko, wiecie, żeby tutaj nie zamoczyć się w basenie czasem, bo no jest to zimno. Ja mam podchwytliwe mega pytanie, które nie ma szans, żebyś odpowiedział. W którym roku była Euro 2015? Nie było takiego Euro, bo w 2015 nie ma Euro. A, widzicie? Myślałem, że się nawiedzisz, nie? Chodziło się na piłkę nożną. Ja to tak czytam i mówię, jak 2015? W 2016 było, 2012 i 2020. No, widzisz, to 4 lata, widzowie, pamiętajcie. No, ale dobre, ja na początku myślałem, że ktoś jest głupi i zadał takie pytanie. A teraz zrozumiałem, że to było... One było podchwytliwe. Takie 1000 IQ. Mi po prostu jak czytałem to z 10 minut temu, nie miałem jeszcze tyle IQ, co teraz. No, możliwe, że brakło tak. Mi, nie ogarnąłem. Pytanko do siebie. Czy ktoś ci się podoba? Kurde, ale to jest takie pytanie... Spłaszczmy to do etapu, żebyś był do tej osoby w stanie zarywać, że tak powiem. To nie. To nie, okej. No bo podobać to pewnie. No wiadomo, podobać że, to się wiele, wiesz. Idziesz ulicą, widzisz jakąś ładną niunię i mówisz... Ale jeżeli tak chodzi o zarywanie, nie, to nikt nie taki. Okej. Czyli jest nurtujące pytanie dla widzów i jest odpowiedź na nie. Bo to pewnie masz wiele fanek, więc one by tam... Czy zabiłbyś Filipa za 1 milion złotych? W sensie ciebie? No.
Za milion nie, bo myślę, że zarobimy jeszcze więcej. Za milion. Za milion to zbyt. Łatwo, widzowie. Łatwo. A co osieliście za milion? Opłacić płatnego zabójcę z RPG-iem pod oknem? No nie wiem, czy was stać na to, widzowie. Dobra, a pytanie do ciebie. Tu jest ciekawe. Czy podoba ci się ktoś z Teamu X? I tutaj już mówimy o takim właśnie podobaniu, że można ten, że nie, że podbijać, ale tak po prostu, że uważasz, że jest ktoś okej tam w mniemaniu tego słowa. Z Teamu X, najnowszy Team X, nie mówię o starym, czyli ten Team X 2, który właśnie teraz tam funkcjonuje na bieżąco. Kurde, ale wiesz, ja... To jest taki... ale muszę powiedzieć kto? Tak, ale to jest tylko i wyłącznie na zasadzie, że jakbym nie znał przez internet, w sensie ich działań w internecie. Miało takie, że ładna, ale znam i mam takie, no ładna, ale nie będę podbił. No, no dobrze. To ja chyba wiem, o kogo chodzi. Póki co jeszcze nikt nie jest mokry, kurde, dobrze. Czyli zawalczysz na Fame MMA. Wszystko ma swoją cenę. Bo ja to 20 zł w PaySafeCardzie. No, 30 zł, żeby było na doładowanie w LoL-u na skina z przesadą. Nie, no musiałbym mieć rywala, bo ja nie mam konfliktu z nikim, nie? No może, że tam zaraz za włamania się ktoś zgłosi, to można, nie? To ja chyba dostanę wtedy charytatywnie obitą mordę, a nie w ringu, więc nikt mi raczej nie da na tym zarobić. Ale wydaje mi się, że nie mam na chwilę obecną żadnego przeciwnika w sumie, tak wiesz, i wagowo, i wzrostowo, z którym miałbym, no nie mam konfliktu żadnego, no. Ty masz kogoś takiego, no? Nie masz w sumie. Nie, Paweł? Kurde, to jest droga w jedną stronę. Droga na sorry. Który z twoich filmów jest dla ciebie najbardziej wstydliwy? Chciałbyś usunąć, ale z twojego kanału, nie? Bo wiem, że na moim by się taki znalazł na pewno. Ale z twojego kanału tutaj. Mojego kanału. Który jest publiczny i masz takie, że kurde, cringe, ale z drugiej strony... Kurde, nie wiem. Ja, wydaje mi się, że potężnym cringe'em u mnie na kanale były filmy, gdzie miałem randki z Milki. Tak? Że to były potężne cringe, nie? Ale to... Ale no co ja będę ten... No. Nie usunąłem tego. Myślę, że sentiment, to jest idealny moment do powiedzenia, że no to były filmy, które, kurczę, nigdy z Milki nie byłem. O, może tak wam powiem. No i dlatego możecie sobie wyobrazić, że ten związek minecraftowy był fejkowy. No nie byliśmy nigdy parą. To było tak, tylko filmy to były nagrywane i no ciężko jest mówić do kogoś kochanie, czy coś tam, jak nie łączycie z nic poza tym, no że, tak, że no. razem nagrywacie, siedzicie na Discordzie. Tak, i tak. To były takie mocne cringe, ale kurczę, w dobrym celu. Jest, nie jest. No, no było, wiadomo co było, ale teraz już jest lepiej, tak. Czyli crushujesz Maję Oliwię? Oczywiście, że tak, Maja to crush totalny, tak, po prostu tak. Ale proszę, czy miałeś kiedyś depresję? To jest inne pytanie. Nie. Nie, ja uważam, znaczy depresję, kurde. Ja mam wrażenie, że ogólnie jako ludzie jesteśmy wszyscy troszkę zdepresowani. Zdepresowani, no. Że, może tak że, być. Że jest trochę coś takiego, że każdy ma załamania w życiu i są gorsze i lepsze chwile, ale depresja, kurczę, nie wiem, co by się musiało wydarzyć, żeby mocne tak, słowo to jest stanu. Już bardzo, no. To jest już bardzo mocne słowo, żeby ktoś miał depresję. Naprawdę. Dawaj. Czy Powla to dziewczyna Dave'a? Jezus święty, jakie to jest pytanie, ty. Nie, to nie jest moja dziewczyna. Ona ma chłopaka już zresztą, nowego, tak. Więc no. Nie. Ja ją, kurde, dwa razy w życiu widziałem. Kogo byś wywalił z internetu? Jedna osoba. Kogo byś tak wyrzucił i... Amen. Amen. Kurde, kogo bym wyrzucił na amen? Jest taki jeden, co się teraz włamuje. Okej. Czyli... Kurde, no nie wiem co, kogo bym usunął. Jedna osoba, co cię tak, kurczę, drażni, że nie możesz na nią patrzeć. Nie, to jest zbyt dobry content do omawiania z tobą, żeby go usunąć. No w sumie tak, no. Masz rację, niestety masz rację, no. Nikogo bym nie usunął, bo jeżeli ktoś mnie denerwuje, to prawdopodobnie mnie też bawi. Z jego pompy, okej. Okay. Czyli Szybson jest maksymalnie neutralny. No nie, no, kurczę, każdy ma prawo sobie robić co chce w tym internecie, niech sobie robią, ale nikt mi nie zabroni mieć z tego beki, no. No, ale to jest, myślę, dobra odpowiedź. Czy Dave ma dziewczynę? Na chwilę obecną, jak nagrywamy ten film, jeszcze nie. Ale pozdrawiam pewną dziewczynę. Czy była kiedyś drama z członkami Palionowa, o której widzowie nie wiedzieli? Kurde, drama... Kurde, były konflikty, ale czy dramy? Dramy to były takie konflikty prywatne, niedogadania, W sensie, które zostały tak ugryzione, że nie wiecie o nich, bo po prostu zajebiście to ugraliśmy, no i tyle. Okej, można też tak powiedzieć. Dobrze, to jest twoje ostatnie pytanie. Dobra, ostatnie pytanie. Ty się tak bawi. Bo wiem, jakie to pytanie i wiem, że tam już jesteś, kurde, tam podniepły. Nie, ale nic, nie ma takiego pytania, które mi nie odpowiedzi. Nie ma? Chyba nie. Czy całowałeś się z Milki? Kurwa. No to widzowie, no, jak to mówi budzik do zegarka, no to cyk. Jak jest zimno, dobra. To jest koniec tego odcinka, nie? Czy jeszcze pytanie do ciebie? No, nie wiem, co się ty miałeś... Ty jeszcze, jest jedno pytanie twoje.
Dobra. To moje do ciebie. Czekaj, jak ja ci mogę zadać, żebyś tu też wskoczył. Czekaj. Musiałoby być od widzów. Nie jest aż tak zimno w sumie, ci powiem szczerze teraz. Jest spoko, widzowie, jest okej woda. Myślałem, że jest gorsza. Dobra, to moje pytanie. Ile zarabiasz z kanału Szybson dziennie? No to mogę odpowiedzieć na to nawet. Znaczy, w sensie, odpowiedź, kurde, za wczoraj. Nie wiem, za ile za wczoraj. Za wczoraj było chyba, kurde, nie pamiętam. 150 chyba. 150 zł. 150 zł chyba było za wczoraj, no. O, to dobra dniówka. No, zaraz taka mocno średnia. Mówisz? Także widzowie, jeżeli ten odcinek wam się podobał, to koniecznie subskrybujcie nasze kanały, moje i Tosta. I jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to wpadajcie na nasze Instagramy, strony w opisie. Do zobaczenia. Pozdro.